Witajcie w Camel Channel. Dzisiaj odcinek, który poświęcony będzie wszelkiego rodzaju wpadkom na imprezach, na koktajlach, na bankietach. Zapraszam Was, chodźcie. Sprawa numer jeden, strój nieadekwatny do charakteru imprezy. W takiej sytuacji macie kilka wyjść. Pierwsze, po prostu wyjść i już nigdy nie wrócić. Czy to jest rozwiązanie dla odważnych? Nie, dlatego proponuję Wam wrzucić wsteczny, pojechać do domu, przebrać się i przyjść w adekwatnym stroju. Jeżeli impreza odbywa się zbyt daleko i nie można tego zrobić, proponuję Wam poszukać kogoś, kto wtopił tak samo jak Wy. Trzymać się go blisko i dodać sobie otuchy. A jeżeli jesteście jedynym cudem świata na imprezie, na której wszyscy inni wpisują się w zupełnie inny kod, wtedy po prostu bądźcie twardzi, nie przejmujcie się i grajcie tak, jakby od początku do końca było to Waszym zamiarem. Postanowiliście wykazać się w roli gospodarza i przedstawić sobie ludzi, których owszem znacie, ale oni są sobie zupełnie obcy. I co? I w tym momencie przydarza się Wam w głowie typowa czarna dziura. Co zrobić? Po pierwsze można powiedzieć, panowie, poznajcie się. I spokojnie poczekać, aż jeden lub drugi wymieni swoje imię. Jeżeli jesteście w odrobinę lepszej sytuacji i znacie przynajmniej imię i nazwisko jednego z nich, to należy czym prędzej go przedstawić drugiej osobie, zawieszając odpowiednio głos. Proszę, poznaj, oto Jan Kowalski. Jeżeli natomiast ludzie, których chcesz sobie przedstawić, nie są Twoimi dobrymi znajomymi, a w gorączce imprezy mogło zdarzyć się, że umknęły Ci ich nazwiska, po prostu się do tego przyznaj, mówiąc, panowie, takie zamieszanie, tylu ludzi, pomóżcie mi, bo nie pamiętam. Ten jeden mały gest wystarczy, żeby wiedzieli, że muszą przyjąć inicjatywę i po prostu podając sobie ręce, wymówić swoje imiona i nazwiska. Trzeba być tylko odrobinę twardym i niczym pokerzysta wytrzymać tę dwusekundową niezręczność. Jeśli zdarzy Wam się w towarzystwie opowiedzieć dowcip, który okaże się żenujący, wszyscy będą uprzejmie się uśmiechać, ale patrzeć na Was bardziej litościwie niż z zachwytem. Wtedy, po pierwsze, nie przejmujcie się. Po drugie, macie wielką szansę, żeby pokazać się z najlepszej strony. Powiedzcie, że absolutnie dziękujecie Państwu za ten uprzejmy uśmiech, a po drugie, obiecujecie, że dwa razy przemyślicie następnym razem, zanim podejmiecie ryzyko opowiedzenia jakiegokolwiek dowcipu w tym towarzystwie. Sama tego typu deklaracja czyni z Was asa towarzyskiej umiejętności wygrzebywania się z problemów. Kolejna sytuacja. Skrytykowaliście kogoś, nie wiedząc, że na przykład jest to żona gospodarza. Jedynym i najlepszym sposobem jest po prostu powiedzieć przepraszam i nie uwierzyć niejako, że naprawdę to powiedzieliście. Przepraszam najmocniej, po prostu nie wierzę, że to powiedziałem. Przepraszam, bo co można zrobić więcej? Pamiętajcie także, że w sytuacji, gdy zaliczycie wpadkę, nie zawsze jesteście sami. Kiedy to już się stanie, kiedy zalegnie niezręczna cisza, zazwyczaj są w towarzystwie ludzie, którzy kompletnie nie mogą znieść takich sytuacji. W związku z tym po chwili sami zaczynają ją ratować. Jeżeli znajdziecie w sobie determinację i po prostu wytrzymacie w ciszy, ten ktoś na pewno się uaktywni i okaże się tak zwanym pacyfikatorem wpadki. I tego Wam właśnie życzę, żeby się taki ktoś zawsze znalazł. Oczywiście, żeby było jasne, nie życzę Wam ani jednej wpadki, no ale cały ten program jest po to, że gdyby ona się zdarzyła, będziecie wiedzieli, co robić. I mam na koniec propozycję. Wpisujcie w komentarzach sytuacje, w których Wy zaliczyliście wpadkę, ale przede wszystkim znaleźliście świetny sposób na to, żeby jakoś z niej wybrnąć. Z góry dziękuję, przyda się nam wszystkim i będziemy wiedzieli, co robić na wypadek gdyby. Kochani, czekam na Was w kolejnym Camel Channel. Do zobaczenia. A właściwie to powinienem powiedzieć inaczej. Kochani, czekam na Was w kolejnym Camel Channel. Do zobaczenia. Bardzo mi zależy, żeby ta wiedza dotarła do jak najszerszej grupy widzów. Dlatego bardzo Was proszę, jeśli uznajecie, że ten kanał ma sens i może się Wam do czegoś przydać, kliknijcie zarówno na ten dzwonek, jak i na suba, tak żeby jak najwięcej ludzi mogło to obejrzeć. Wierzcie mi, na pewno im się przyda. Wszystkiego dobrego. Dziękuję.